Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konradowicz, a to jest kolejny najwątły odcinek symulatora Maszyna. Dzisiaj stał się wyjątek, jestem na kamerce, jak można było zauważyć, jestem. Żyję. Jeszcze, to znaczy było kiedyś, dawno temu, 2016 może, ostatni live na kamerce. No cóż. Dzisiaj jesteśmy trochę w innym stylu, po tylu latach, chodź. Na pewno inna kamerka. Bardzo mi się podoba, że jestem już na starcie scenerii opóźniony o co najmniej 20 minut. Ciekawy element symulacji. Na pewno ja na dobrej stacji jestem. To niby jest budynek Lisu. No dobrze. Mamy przygotować pojazd do jazdy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc tak, baterie mamy załączone. Podnieśmy sobie pantograf tylny, który się robi klawiszem o tym przełącznikiem. Ten program właśnie powinien nam się podnieść, oczywiście. O czym powinniśmy załączyć sobie wyłącznik szybki. Oczywiście. O, stacja Lisów. Zgadza się. No cóż, trochę skrócona ta sceneria, widzę. Będziemy jechać na co wiązli zwartym. No cóż, tak nas wczytało, więc z tego wychodzi, że chyba tak powinno być. Spójrzmy więc w takim wypadku sobie lewe drzwi. I czekamy do godziny planowanego odjazdu. Bardzo fajnie teraz na pewno będzie wyglądać, jak ktoś zasubskrybuje albo zafollowuje na Twitchu. Napisy będą przejeżdżały po środku mojej twarzy. Idealne ustawienie kamerki wam powiem. Wybrałem sobie. No, odjazd 2 minuty. Załączmy sobie światła do jazdy. Amulet jest na PM. Ja bym jednak wolał sobie na MET. Ustawić. Właśnie, bo ja bym nie powiedział, czym my dzisiaj będziemy jechać. Mianowicie będziemy dzisiaj jechać N71 AKS do Częstochowy osobowej. Nie z Lublińca, tylko z Lisowa. Miało być z Lisowa. Może sobie zaktualizujemy jeszcze tytuł. Idealny. Nowy tytuł został ustanowiony. Jak tam my dzisiaj wyglądamy z użyciem procesora? No oczywiście, że jest na wysokim poziomie. Wygadujemy sobie wyższy priorytet. Czy cały czas mamy czerwone światło? Coś mi się to bardzo nie podoba. Z paroma względami. Czyżby coś było nie tak z tą scenerią, czy... Tylko mi się tak wydaje. Mamy czerwone, a w drugą stronę też mamy czerwone. A na naszego składu nic nie ma. Dobrze, spróbujmy może w takim razie zamknąć drzwi.
podjechać do przodu, do semafora, może wtedy mu się coś przemyśli. Zobaczymy. No, my się coś odwiedzić i co? Mój czas jest czerwony, aż zaraz zobaczę do opisu tej misji, co tu jest napisane. Teraz. Nie jest już w środku swojej trasy. No i co, czyżby symulacja była popsuta? No jest aktualnie trasa podana na tor lewy. My nawet nie wiem, jak powinien wyglądać nasz ryby stare, a my jakby mamy stację, ich zwarte i ryby stare. No nie wiem, nie wiem. Coś tu niedobrego się dzieje, nie? Chyba, że drodzy Państwo, wybierzemy sobie jakąś inną misję. Bo stąd coś, no, tego co widzę, jest nie tak. No cóż, drodzy Państwo, chyba nie mamy dzisiaj wykonanej swojej trasy. No cóż, zmieniamy scenerię w takim razie. Dobra, zapiszmy. Zobaczymy, może tym razem chociaż. I no, odjazdy podadzą. No, bo tu baterie były już załączone. Wiem, że załączono tylko światło. Mieliśmy sobie tylny pantograf. Dobrze, ładnie podniesiony. Łączmy wszystkie styczniki, odlokujmy przekaźniki nadmiarowe i różnicowe. Łączmy przetwornice. Oczywiście, czemu by nie? Muszę się za szybko śpieszyć. Sprężareczkę. I renflektory górny i dolny. O, nawet wyjazd od razu podali, jak miło.
No chociaż działa. Zobaczmy, najpierw skład jeden taki wagon, drugi taki wagon, że z starego taboru TLK, oczywiście klasy pierwszej. I wagony klasy drugiej, już Intercity zmodernizowane. I ostatni wagon, trochę starszy. Ja też myślę, że Intercity by się go nie powstydziło. Odhamujmy sobie skład i rozpocznijmy jazdę. Dobrze, rozpędzamy się do 40. Albo już z semaforem. Mamy drugi skład, bo całe 10 wagonów na haku. Dobra, wchodzimy na jazdę bezoporową w takim razie. By nie przeciążać silnika. No, bo tu będzie 60. Już nie wyciszyłem telefonu, super. Ten śnieg może trochę lagować. Tak powiem. Kanał numer 3 radio. Jest załączony. Nie ma tutaj wywołania selektywnego, nie działa na tej stacji. Dobrze, więc nadajemy sobie mocy. Jakby co, na stacji Ozimek się zatrzymamy. Ze względów takich, no, że dalej scenery nie prowadzi, chociaż normalnie byśmy się tam nie zatrzymywali. Tylko no mówię, że jest to ostatni przystanek na scenerii, więc dlatego wykonamy tam postój. Dobrze, widziałem ostrzeżenie przed 30. I go troszkę przyhamowałem, ale widzę, że ono jeszcze gdzieś tam daleko. No i krople deszczu są na szybie. No w sumie jeszcze unoszenia nie widziałem osobiście. Żeby się takie elementy pojawiały. Dobrze, trochę za szybko zacząłem chyba dohamowywać. Jeszcze widzę, że kawał drogi tam jest. I potem będzie musiał później przez to, chyba nie na tym to ma polegać. No i teraz trzeba zacząć lekko hamować. Jeszcze sprężarka włącza, a bo my tu pod górę jedziemy. No cóż, lepiej nadać trochę mocy. Jeszcze piasecznicę przytrzymać. No nawet z piasecznicą dziecko idzie, tak wam powiem.
Może weźmy mu tu trochę 20 nadajmy. Dobrze, wyciszę ten telefon. Dobrze, hamulcem pomocniczym sobie będziemy dohamowywać na spokojnie. Trochę jednej za dużą prędkość zaczynamy łapać. Dobrze, tu będzie wyjazd. Ograniczenia do 30 i zaraz się będziemy rozpędzać. Za dużo się nie rozpędziłem, bo zaraz ograniczenie do 40. Z tego co zdążyłem przyuważyć. Dobrze, chyba żeśmy wyjechali z tamtego ograniczenia, nie? Chyba tak. Dajemy mocy. No bo już tu niedaleko, do 40 będzie i tak, więc... Nie ma co nadawać mocy, jak tutaj zaraz będziemy hamować. Bardzo delikatne przyhamowanie. Bardzo, bardzo delikatny. Więcej mocy, moi panie, więcej. No i też bez przesady, że zaraz przekaźników nadmiarowych nie wywaliło. Z tyloma wagonami trochę mocy trzeba użyć. Tutaj będą plugry fosowskie.
to będzie można trochę szybciej w sumie jechać. Jakbym kiedyś coś chciał zarzucić, że tak właściwie nie wiem, nagrywam odcinki, to mnie w ogóle tutaj nie ma, że to tak samo sobie jedzie i tak. Ja tylko potem dogrywam swój głos, jak ja coś robię. Nie, ja tu cały czas jestem, dlatego dzisiaj jest taki z kamerką dla udowodnienia, że... Tak właściwie, no, cały czas tu jestem i cały czas ja to nagrywam, ja kieruję tym składem i staram się to robić jak najlepiej w ogóle. A, super, że wy nie słyszycie mury. Nie, no, po co ktoś by miał być na transmisji na żywo i mi to powiedzieć? No nie, włączyłem tego. Nie włączyłem nagrywania na OBS, a tam się wytnie jako skrót z transmisji. Następny semafor wskazuje sobie nawet jeden z dni. Rozpoczynamy hamowanie. Na spokojnie, bo nie powinno być zbyt głośno ogólnie. Mam taką nadzieję wynajmniej. I to głośno nie sobie. Robi nam muzykę. W ogóle nie słychać. Co tam pokazuje? Pomarańczowe, nie? Nie czerwone. Mają zielone, super. Możemy przyspieszyć. Drodzy Państwo, przypominam, prędkość internetu pozwala mi na to, aby prowadzić dla Was transmisję w jak najwyższej jakości i w jak najwyższym bitrate'cie. Tak, aby miło się Wam nie oglądało.
ten szybszy internet jest tylko tym na spokojnie projekt transmisji na żywo, bo poprzedni internet nie w zupełności wystarcza. No i cóż, to transmisji na żywo i przesuwania filmu był zbyt wolny niestety. Dlatego postanowiłem zmienić. Dobrze, za jakieś 24 minuty powinniśmy dojechać do stacji końcowej. I wtedy będziemy kończyć ten najmądry odcinek. Na tego YouTube'a naprawdę wykonka, chociaż ktoś oglądał. Jak mówię, przejdę na Twitcha. Będzie więcej oglądających i więcej będzie się działo, bo tu bardziej popularniejsza platforma jest od transmisji niż YouTube, a tu widzę, proszę bardzo, że to myślę, nie bardzo chce działać w tą stronę niestety. Przelot przez duży podany.
przyjeżdżamy nawet w Kodowo, powiem wam. Dobrze jest. Pozwólcie, że się napiję. Skupcie przez łąkę. Najlepszy napój. Następny podatek cukrowy wprowadzi do czarnego napoju. No cóż. Niczego profecili. Kotara, trzeba promocji szukać, bo inaczej by się nie opłacę kupować. Więc jak jest dobra promocja, trzeba brać od razu ile leś. Dobra, bo to już możemy stówą jechać. Może trochę przesłudzimy z tą mocą od razu. Nawet i nie. Tutaj drugi skład. Znaczy, żeś to ci rzecz przesłali. Pewnie to tak śnieciąć by się zatrzymywał, nie? Tak jakby od góry sypać zaczynał od początku. Nie ten klawisz. Chciałem powiedzieć, że down. Że nie trafiłem. Przez przypadek inserta na dosie. Co już zdarza się. Ale że nie wiem. 12-113 do Kosowskich. Zgłaszam się. Jak będzie pan podjazdowym, to proszę powiedzieć, podam zastępczy. Dobrze. Zastępczy, więc trzeba będzie zwolnić do 20 km na godzinę. W rejestrzkowej umowie, gdyby nie zdążyła podać, potem z prędkością ograniczoną do 40 km na godzinę jechać do następnego semafora. No cóż. Miło, miło. No na tyle wagonów bardzo dobrze sobie radzi. Lokomotywy na 10 wagonów, stówkę bez bocznikowania jechała. Ciekawe elementy się dzieją. Ograniczenie do 40. Na dużą to nie zrobi, że będę musiał ograniczyć swoją prędkość przed semaforem jazdowym. Ogólnie torowe ograniczenie też jest. Dobrze, dajmy trochę więcej mocy hamowania. Nie, mi się przynajmniej wydaje, że mi się ten czat na tym Twitchu wspojał. Chłopcze, nic nie widzę. Żebyś ktoś coś pisał. Pani dyżurna, można
Też zeta. Podany mechanik. Jakby ktoś zadał pytanie, czemu nie robię live'ów na YouTubie, bo w OBS-ie jest zakładka Twitcha jako live, nie? I sobie mogę czas wyświetlić jako zakładkę w OBS-ie. Nie muszę dodawać do YouTube'a i sobie osobno przeglądać, to uruchamiać czat YouTube'a i tak dalej, tylko od razu mam wszystko w OBS-ie. Tak wygodnie jest. Ale jak już nie trzeba będzie przejść z powrotem, to się przejdzie i z powrotem. Szlakowa 50 i ograniczenie do 40 będzie. Ale jesteśmy chwilę opóźnieni, niedobrze. Co minutę, półtorej. Pewnie to wszystko, że ja tutaj sobie na spokojnie jadę tym składu. Bez zbytniego pośpiechu. No i tam koniec naszego składu, no jak widzicie. Ugaśny składzik. Tam dopiero jest lokomotywa, a to jest wagon. No cóż. Informacja o przejściu, więc wydajemy sobie baczność. No, radiowe M3 zgadza się. No, już ograniczenie do 40 będzie. Ja nie wiem, jeszcze na kawę 50, a to chwilę jest ograniczenie do 40, nie? Super. Już mi się to podoba. Moja jazda również. Chłop sobie gada o prawym i o lewym, a kończę... Czyli się nie powiem o prawym i o lewym, czyli bo to jest ubana na Twitchu, nie? Co znaczy, że na prawym i lewym przekaźniku od silnika i na tym napięcia i na metrze znajmy. Mimo, że dzisiaj wszystko płynnie przechwytuje obraz, że nic się nie przycina ani na odrobinę. Możecie też w komentarzach zadecydować, jakie odcinki wolicie. Również możecie i dopisać na czacie, jakie wy wolicie odcinki. Dłuższe odcinki, ale za to rzadziej, czy na przykład częstsze odcinki, tak jak jest teraz, takie po pół godzinki, ale co dwa dni o 12. Już możecie wy zadecydować, napiszcie mi, ja się dostosuję. Długi skład. Rzeczywiście 10 wagonów. No trochę jest. Teraz ładnie. Gdzie widać?
sobie tą muszę do painta. Kleić bym chciał. I przez wycinki z Windowsa, wiecie? Napisz jak będzie. Teraz sobie tą dokumentę. Nie umiejscowiłem tej kamerki, że jakby się trochę wyświetlał czat. No właśnie, to by się znajdowało idealnie na mojej twarzy. O, chyba teraz by było lepiej. Jak odrobinę. Też nikt nie pisze na czacie. W sumie. Zobaczymy, czy to działa. Działa. To bardzo dobrze jeszcze działa. O, sobie tam trochę wsuniemy. No, czat transmisji w tym VGS-ie działa. Tylko, że nikt nic nie pisze. Jest ten problem. No tak, tak, nie ma dobrze widzów. 680 filmów na kanale, by ktoś powiedział, że zaczęły się obowiązuje. Nie, i tak ma się 189 widzów. Aktualnie tyle jest. Czuwać się włączył. Już, 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 poczekaj. Nie pierdolę się mu tak. Jeśli będziesz pieklić, to za dużo się nie chce. Już teraz będziemy dojeżdżać do stacji końcowej. Było napisane, że za ozimkiem już nic nie ma, niestety. Się tam zatrzymamy i ten...
Ja czekam, aż wydadzą linię wrzosy. 0,53 wrzosy. Czekam na to. A będzie też trochę fajnie jazdy, tak jak na linii 0,51. Jeszcze z szybszą trasą, zelektryfikowaną przełkiem. Nawet informujące o przejeździe, no? Że przejazd sprawny. I myślę, że najpierw w takim miejscu są takie. Że na tym mapie w ogóle z tego skorzystać. To jest ozimy? Nie, to jeszcze nie jest ozimy. Możliwe by to było. Zimy dopiero będzie. Widzę co wciśnienie, że on tak na chwilę pozlatuje do góry, bo ja też występuję, więc nie jest żaden powód transmisji, czy żeby ja też to występuję. Semafor wskazuje sygnał S1 z twoim. Prawie czy to wjazdowy, czy wyjazdowy w sumie. Chyba wjazdowy niestety. Świeci zastępczy. Dobrze, więc przyspieszmy sobie do tych 50 i będziemy hamować przed zastępczym do 40. Cóż, jeszcze my zatrzymamy się w peronie. Chyba będziemy mogli wyjść z pociągu tej skróconej relacji.
śmieszny jest ten śnieg w waszym kolorze, bardzo śmieszny. Dobra, zacznijmy planowanie, bo ja nie wiem, jak ludzi jest ten peron. Się zmieszczę idealnie. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej? Przeceny na walentynki mają. O, to zróbmy sobie prezent. Przeceny na walentynki w Media Expert, a do tego teraz płacisz tylko połowę. Teraz 1999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Co spróbujcie, ja się zamierzam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.